Każdy chce być błogosławiony przez Boga, szczególnie wierzący. Dlaczego tak mówię, że szczególnie wierzący? Bo niewierzący też chcą być błogosławieni, tylko nie myślą o tym, że to w kontekście Boga może być. Też chcą mieć dobre życie, chcą mieć no, to, co nazywa się błogosławieństwem. Więc zdrowie, spokój w sercu, bezpieczne życie, pieniądze. I jeśli dziś czytamy, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy najbardziej pożałowania godni. A więc jeśli człowiek błogosławieństwo upatruje tylko w rzeczach tego świata, w tych sprawach tutaj związanych z tym życiem naszym, no to jest biedny. I niestety, ale trzeba powiedzieć, że wielu chrześcijan żyje w takiej biedzie. Żyje w takim przekonaniu, że to Boże błogosławieństwo to głównie są te sprawy związane z naszym życiem tutaj. I zabiegają o to, powstały całe książki na ten temat i doktryny i wręcz kościoły, które Boże błogosławieństwo widzą w tym życiu tutaj na ziemi. Oczywiście wplatają w to elementy duchowe, wieczności, ale wystarczy posłuchać jednego czy dwóch kazań z takich społeczności i można odnieść wrażenie, że tak naprawdę ich życie kręci się tylko wokół tego, co tu na ziemi. I oczywiście Bóg jest potrzebny do tego, żeby to zapewnić, żeby to dać. Jak otworzymy Ewangelię Mateusza, kazanie na górze, taki najbardziej znany może fragment mówiący o błogosławieństwie. Ja nie chciałbym się tu skupiać na tych wszystkich elementach, że tak powiem, rozłożyć je na czynniki pierwsze, omówić, ale chciałbym wskazać pewną prawidłowość, która tutaj bardzo przebija z tych wersetów. Jeśli otworzymy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział i od 3 do 12, czytamy: błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni miłosierni, błogosławieni czystego serca, błogosławieni pokój czyniący, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Wszystkie te błogosławieństwa mają pewną wspólną cechę. Pokazują postawę serca tego, który jest błogosławiony. A więc widzimy, że błogosławieństwo nie przychodzi, że tak powiem, z urzędu, że jestem Bożym dzieckiem, automatycznie Bóg mi błogosławi. Przychodzi za pewną postawę serca, jest jakby wypełnieniem Bożych obietnic, bo Bóg obiecał, że jeśli będziesz tak, czy tak, czy tak żył, tak funkcjonował, będę ci błogosławił. I oczywiście, jak czytamy, przejdźmy może do 5 Mojżeszowej, tam też jest 28 rozdział, jest tytuł: błogosławieństwo za posłuszeństwo. Tytuł jest dodany przez ludzi, ale coś oddaje. I rzeczywiście widzimy tutaj, że błogosławieństwo jest skutkiem pewnej postawy. Co ciekawe, w Starym Przymierzu, gdzie Bóg zawarł to przymierze, i właśnie tutaj jest jakby powtórzenie tego, co było wcześniej w trzeciej Księdze Mojżeszowej, kiedy Bóg zawarł z nimi to przymierze pierwszy raz. Teraz to przymierze jest przypomniane tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Bóg jeszcze raz im przypomina zasady, na których mają tam w tym nowym miejscu funkcjonować. I tu czytamy też takie, no, tylko kilka z pierwszych wierszy przeczytam. Jeśli zaś usłuchasz głosu Pana Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeśli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu, błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpód Twojego bydła i miod Twojej rogacizny, przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża, błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Pan powali Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie, jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a 7 będą uciekać. I tak dalej, i tak dalej. Dużo tego jest. Bardzo dużo jest
błogosławień. Cały obszar życia człowieka, a więc wszystko to, o czym marzymy, żeby mieć, czyli spokojne życie bez jakichś zawirowań, nieszczęść, wojen i tak dalej. Natomiast dalej potem jest przekleństwo. Co się stanie, jeśli nie będziemy tak żyć, jeśli tego nie będzie? I oczywiście można mówić, no ale to jest stare przymierze, my jesteśmy w nowym przymierzu, jest inaczej. Owszem, wiele rzeczy jest inaczej, ale wiele z tamtych elementów jakby przenosi się na życie Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że to ten sam Bóg. On nie zmienił swojego stanowiska co do kradzieży, krzywoprzysięstwa, cudzołóstwa, nie wiem, jakichś takich wielu innych, obmowy fałszywego. Wszystkie te rzeczy nadal Bóg tak samo widzi, jak widział w Starym Przymierzu. A więc czytając Stare Przymierze widzimy Boga, który ustanawia pewne zasady i te zasady nadal są takie same. I Boża odpowiedź na to, jeśli tak żyjemy, jest też taka sama. Ale czy zawsze? Bo jest jeszcze drugi element. Ja tu do tej pory mówię o błogosławieństwie dotyczącym życia tutaj na ziemi i to, co czytaliśmy właśnie tutaj w tej Księdze Mojżeszowej, dotyczy w zasadzie tylko takich aspektów. Tylko wyłącznie życia takiego ziemskiego, naszego dobra, bezpieczeństwa, zdrowia i tak dalej. Ale jest drugi aspekt, który pojawia się już w Starym Przymierzu, ale w Nowym Przymierzu znajduje takie mocne wyrażenie poprzez Ewangelię, poprzez listy apostolskie. To jest aspekt duchowy. Ten, który, tak jak mówię, w Starym Przymierzu się pojawiał w życiu niektórych patriarchów, proroków, pewnych postaci, szczególnie w przypadku Dawida widzimy tą postawę serca. Natomiast w Nowym Testamencie przybiera to już inny charakter. I tak jak czytamy tutaj, wróćmy do Ewangelii Mateusza. Jak czytamy tutaj te błogosławieństwa, to widzimy tutaj, że się pojawiają takie rzeczy, których nie było w Starym Testamencie. A więc błogosławieństwo wynikające z czystości serca. Z tego, że choć czasem na tym tracimy, to jesteśmy błogosławieni. I widzimy takie błogosławieństwa jak błogosławieni ubodzy w duchu, czyli jakaś postawa serca. To jest dość taki zwrot trudny do wyjaśnienia, ale ja myślę, że tu chodzi o taką prostotę serca, o takie proste podejście do wielu rzeczy, takie, gdzie człowiek nie dzieli włosa na czworo, nie filozofuje, nie a dlaczego, a może tak, a to Żydzi byli tacy i faryzeusze, szczególnie uczeni w piśmie, no saduceusze też byli ludźmi, którzy jeśli trafiali na jakieś duchowe jakieś zagadnienie, to zaraz próbowali kombinować i rozłożyć go na czynniki pierwsze. Mi się wydaje, że ludzie ubodzy w duchu to są tacy, których to nie interesuje. Po prostu chcą podobać się Bogu, chcą być w porządku wobec innych. I nie potrzebują do tego wiedzy teologicznej i rozpoznania tych wszystkich problemów i zrozumienia, a dlaczego Bóg tak powiedział, a dlaczego nie. Po prostu są tacy otwarci dla innych, prości, otwarte, ich serce jest otwarte dla Boga. Czytamy o błogosławieni, którzy się smucą, a więc też człowiek, który przeżywa coś złego, trudnego, bolesnego, ale oni będą pocieszeni. Potem są cisi, a więc ludzie, którzy nie krzyczą, nie wojują. Gdzie są tacy chrześcijanie wojujący? Gdzie tylko się nie obrócą, to zaraz są pastorzy, którzy prowadzą spory w internecie, po całej Polsce i świecie i tak dalej, dyskusje. Nie wiem, może i Bóg tego używa w jakiś sposób, ale to nie jest cichość. To chyba nie o to chodzi. Nie będę tutaj tego krytykował, bo czasem Bóg powołuje i w takich obszarach pewnych ludzi do tego, żeby i tam działali. Także to Bóg wie, jak oni się tam sprawują i jakie jest ich serce. Ale cichość, taka niereagowanie natychmiast na jakieś wydarzenia i emocjonalne pokazywanie tego, co się przeżywa, też jest błogosławiona. Miłosierność, miłosierdzie dla innych.
A więc nie okazywanie ludziom, albo nie dawanie, nie odpłacanie ludziom tego, co im w zasadzie się należy. Tak jak Bóg jest wobec nas miłosierny, tak i my powinniśmy być inni. Czystego serca, no to już są podobne te cechy. Czy pokój czyniący, ludzie, którzy łagodzą spory, sami nie dolewają oliwy do ognia, tylko raczej wolą uciszyć sytuację, niż dążyć do tego, żeby udowodnić swoją rację. Ale też innym pomagają w tym, żeby była zgoda. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości. A więc jeśli ktoś traci znajomych, przyjaciół, traci może w pracy, może traci nawet finansowo, materialnie, z powodu tego, że jest uczciwy, że postępuje w sposób uczciwy, prawy i czysty, to boli. Ile razy zdarzało nam się, że ktoś nas, jakby to powiedzieć, potraktował bardzo źle. My zrobiliśmy coś dobrego, a odpłacono nam czymś złym. To bardzo boli, wiemy jak to boli, ale błogosławieni jesteśmy. I tutaj ostatnie błogosławieństwo, jeśli będzie o nas jakaś opinia, jak czytamy, będą złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić będą na was wszelkie zło ze względu na mnie. Wszystkie te błogosławieństwa nie dotyczą życia materialnego. A więc widzimy, jaka ogromna różnica jest między tym, co było w Starym Przymierzu, a tym, co jest w Nowym. Natomiast to, co tu czytamy w Ewangelii Mateusza, wcale nie przekreśla tego, co jest w Starym Przymierzu zawarte, o czym mówi Księga Mojżeszowa. Bóg obiecał błogosławić. Błogosławieństwo to jest przychylność. To jest tak jakby Bóg mówił, będę tobie przychylny, będę ci sprzyjał, będę po twojej stronie. Nie zawsze odbija się to w sferze materialnej. Jeśli czytamy list do Hebrajczyków o bohaterach wiary, tam najczęściej skupiamy się na wierze, ale jeśli spojrzymy na tych ludzi, to wszyscy oni byli błogosławieni przez Boga. Jedni byli błogosławieni, mając, będąc otoczonymi pokojem, dobrobytem, rodziną, a inni byli błogosławieni, nawet ginąc, oddając życie za to, że byli wierni Bogu. Ale wszyscy byli błogosławieni. I teraz myślę, że Bóg chce nas nauczyć takiej postawy, żeby być gotowymi w każdej chwili oddać życie, ale jednocześnie żyć tak, żeby być przez Boga błogosławionym. Bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, co wokół nas się dzieje. Czy to są rzeczy materialne, spływające na nas obficie, dlatego, że Bóg jest z nami, czy może duchowe błogosławieństwo, poczucie Bożej obecności, bliskości Boga, którego tak bardzo często pragniemy. Wielu chrześcijan, może i wszyscy, doświadcza kiedyś, czy będzie doświadczać takiego momentu w swoim życiu, gdzie wydawać im się będzie, że nie odczuwają Bożej obecności. I tutaj no, są tacy, którzy troszkę tak, słyszałem takich, którzy troszkę tak drwią, a co to znaczy odczuwać Bożą obecność? Chrześcijanie, a po co ci to potrzebne? Masz Biblię, masz Boże Słowo, czytaj, są obietnice, uchwyć się ich wiarą, nie musisz nic odczuwać. Powiem wam szczerze, można i tak. Ale ktoś, kto doświadczył Bożej obecności, kto wie, co to jest, kiedy Bóg dotyka serca, kiedy jest blisko, nigdy tego nie zapomni. Nigdy. Będziemy to zawsze pamiętać, jak to było cudownie, kiedy Bóg jest blisko nas. Będziemy za tym tęsknić. Więc człowiek, który mówi, że to jest niewarte nic, że to nieważne, żeby w tą stronę iść, żeby za tym tęsknić, żeby oprzeć się tylko wiarą na słowie, no niby ma rację, bo taka jest prawda. Do tego prowadzi też nas Duch Święty, abyśmy wierzyli w Bożą obietnicę, trzymali się Jego słowa. Ale skoro Bóg daje nam doznania, skoro daje nam przeżywać bliskość swoją, doświadczać jej, możemy to odczuwać, to też jest piękne i to też jest wartościowe i też tęsknimy za tym. A więc ludzie, którzy tego doświadczali, a potem nie doświadczają,
boleją nad tym i zastanawiają się, co się stało, dlaczego nie odczuwam Bożej obecności. Powody mogą być różne. To zaraz łączymy to z brakiem Bożego błogosławieństwa i to jest błąd. Bo Boże błogosławieństwo nie zależy od tego, czy my czujemy coś, czy nie czujemy. Zależy od postawy naszego serca. Tak jak tu czytaliśmy, ci, którzy się smucą, czy odczuwali Bożą obecność? A może ci ubodzy w duchu odczuwali? Albo cisi? Albo ci, którzy tęsknili za sprawiedliwością, a jej nie było? Albo miłosierni, albo czystego serca, albo pokój czujący, albo może cierpiący prześladowania, czy oni wszyscy odczuwają Bożą obecność? Czasem tak, ale bardzo często nie. Człowiek, kiedy przeżywa takie chwile, albo jakieś oszczerstwa są na niego rzucane i kłamstwa, nie odczuwa często Bożej obecności, ale jest błogosławiony. Ja kiedyś powiedziałem coś takiego, jak przeżywałem takie ciężkie chwile. Pewien brat podszedł do mnie i właśnie zacytował: słuchaj, ale nie martw się, jesteś błogosławiony. Wiecie, co powiedziałem? To ja już wolę nie być błogosławiony. Jak ja mam tak się czuć, to ja nie chcę takiego błogosławieństwa. W swojej głupocie to powiedziałem, w nieznajomości Boga, nieznajomości Bożego Słowa i życia z Bogiem. Ale tak się odczuwa czasem. Byłem szczery, nie będę udawał, że dziękuję ci, bracie, och, jak mnie pocieszyłeś. Nie, to mnie nic nie pocieszało i cytowanie sobie takich wersetów nie przynosiło ulgi. Teraz przynosi. Teraz już się nauczyłem w pewnych sprawach, chociaż jeszcze się zdarza, że człowiek panikuje, że się boi, mimo to, że wie, że Bóg jest z nim. Nie zawsze odczuwamy błogosławieństwo. Bóg nas zapewnia, że jest przy nas, że nas chroni. Błogosławieństwo to nie znaczy zmiana sytuacji gwałtowna i nagle było źle, jest wspaniale. Błogosławieństwo to nie tylko, że byłem biedny, jestem bogaty. Błogosławieństwo to nie tylko to, że czułem się bardzo duchowo źle i nie odczuwałem Bożej obecności, ale teraz ją odczuwam. Błogosławieństwo to jest to, że się uczę, że przeżywam doświadczenia. A błogosławieństwo jest przede wszystkim to, że Bóg jest po mojej stronie. Ja tego nie czuję, ja tego nie widzę, ale jeśli czytam Boże Słowo, jeśli wierzę w Boże obietnice, to wiem o tym, że Bóg jest przy mnie, że jest po mojej stronie. Nie dlatego, że robię dobrze, bo czasami robimy źle. Czy Bóg wtedy nie jest po naszej stronie? Jest. Fakt, że tak jak dzisiaj w tej pieśni słuchaliśmy, kiedy Bóg nie Izrael nie słuchał Boga, to Bóg płakał gdzieś tam w ukryciu i jego serce przeżywał straszne chwile, widząc swój lud, który go zdradza, który go nie słucha. Ale był z nimi cały czas i jego błogosławieństwo było nad nimi. Błogosławieństwem Bożym dla Izraela wtedy było to, że przyszedł jakiś król, spalił Jerozolimę, świątynię. To było dla nich błogosławieństwem. Chociaż wydaje się tragedia. Jak ty możesz tak mówić? Jak możesz nazywać największe nieszczęście w historii Izraela Bożym błogosławieństwem? Mogę, bo wiem, jakie były owoce. Czego Izrael się nauczył? Jakie skutki to przyniosło? Boże błogosławieństwo to jest wszystko to, co dzieje się w naszym życiu, dzięki czemu się czegoś uczymy, czegoś doświadczamy. Ono często przejawia się w tym, że na przykład, nie wiem, nie mamy pieniędzy. Wiele razy tego doświadczyliśmy. Modlimy się, Panie, nie mam już jutro za co kupić jedzenia dla rodziny. I pieniądze są. Jakieś zdarzenie, jakaś sytuacja, jakiś człowiek, Bóg różnie w jakiś sposób to działa. Ja nawet kiedyś, kiedy już miałem pusto w portfelu, kiedy po prostu oddałem Bogu to, co miałem, odłożone wcześniej, ale zapomniałem i tak dalej. Potem pieniądze się skończyły, a w tej przegródce patrzę, a tam są pieniądze, które obiecałem, że dam na Boże dzieło. I teraz pokusa. No tak, ale skończyły mi się pieniądze na życie, tu jeszcze 10 dni do wypłaty, ja już nie mam za co żyć. Ale tu są pieniądze. One by wystarczyły. Dokładnie to była kwota, jak tak przeliczyłem, na ile na dzień mi potrzeba, wystarczyłoby. I co? Można powiedzieć, Panie, dziękuję Ci, że te pieniądze się znalazły.
Nie, ja je dałem na Boże dzieło, tak jak obiecałem. I słuchajcie, w tym samym dniu znalazłem dokładnie taką samą kwotę leżącą na ulicy. I to jest Boże błogosławieństwo. Dlaczego? Bo byłem wierny temu, co obiecałem. Powiedziałem: Panie, to dla Ciebie dam, na Twoje królestwo, na Twoją chwałę. I Bóg zadziałał. Nie zawsze tak jest. Ja nie wiem, czemu wielu chrześcijan robi podobnie, a jednak nie dostają cudu, nie doznają cudu i nie znajdują jakichś pieniędzy. Oddali wszystkie pieniądze. Słuchajcie, ja znam braci, którzy oddawali to, co obiecali Bogu wiernie, a firmy ich upadały, nie mieli pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Bóg wie, co było w ich sercu. Bóg zna, jaka była motywacja, dlaczego to robili. A może dlatego, że źle zrozumieli Boże Słowo i myśleli, że jeśli w Starym Przymierzu Bóg obiecał, że jak będziesz robił to i to i to, to ja ci pobłogosławię, i oni właśnie do tego tak podeszli. Ale my jesteśmy w Nowym Przymierzu i trzeba spojrzeć na błogosławieństwa przez pryzmat Bożego Słowa i Nowego Przymierza, bo jeśli tylko trzymamy się Starego, to będziemy próbowali robić taki troszkę geszeft z Bogiem, taki interes, że ja, Panie, dam to, a otrzymam od Ciebie to, bo Ty obiecałeś. Ile ja kazań takich słyszałem, gdzie tak było wprost mówione. Bóg obiecał, wypróbuj Boga. Zaraz jest Malachiasz pod ręką. Malachiasz? Chyba tak. Malachiasz jest pod ręką, że wypróbujcie mnie, dajcie, a ja wam obfitość leję wszystkiego i tak dalej. Okej. Gdyby tylko to tak działało, to byśmy mogli tak funkcjonować. Natomiast mamy nowe przymierze, w którym Bóg sięga głębiej. Sięga do naszej duchowości, do naszego serca. Sięga tam głęboko i szuka intencji, szuka przemienionej natury, szuka nowego stworzenia, szuka Chrystusa w nas, swojego Syna. A więc zobaczcie, można wypełnić pewne rzeczy dokładnie, według litery, a nie mieć Bożego błogosławieństwa. Bo za tym nie poszło serce. I o to Pan Jezus głównie miał pretensje do faryzeuszy, do uczonych w piśmie. Właśnie o to, że wypełniali wszystko dokładnie według litery, ale ich serce nie szło za nimi, za tym. Oni tego nie rozumieli i ci bracia, którzy wypełniali wszystko według litery i oczekiwali Bożego błogosławieństwa, a tu się zawaliło, firmy popadały, zdrowie siadło, jeszcze to, tamto się rozsypało i może tego wprost nie mówią. Może nie biegają po kościele i mówią: Bóg mnie zawiódł, bo przecież ja byłem w porządku, a Bóg nie wypełnił swojej obietnicy. Nie mówią tego. Ale powiem wam, że gdzieś tam głęboko w sercu jest taka gorycz i żal do Boga. Nie chcą tego powiedzieć, boją się to wypowiedzieć na głos. Duszą to w sobie i nawet myśl, kiedy się pojawia, zaraz to tłumią. Ale to jest w sercu. Zobaczcie, co jest ciekawe, że dlaczego Biblia rozróżnia umysł od serca. Bo umysł to jest to, co już się tam dzieje, to już są pewne myśli, które mają jakiś tok, ale serce jest tym źródłem tych myśli. To stamtąd to pochodzi. Te intencje, to co tam jest ukryte. A Bóg to wszystko widzi. Dlaczego ja tak mówię? Dlaczego ja tak oceniam łatwo czyjeś tam ukryte w głębi sprawy? Bo sam tego doświadczyłem. Bo też miałem do Boga żal o to czy tamto. I mówiłem: Panie, przecież ja robię to i to, a tutaj coś takiego. Z tym, że chwała Bogu, Bóg mnie nauczył zaraz na początku mojej drogi, żeby nie ukrywać. Żeby nie ukrywać tego, co mamy w sercu. Jeśli mam żal do Boga, powiedz to. Lepiej to powiedzieć, skulić się trochę ze strachu, że Bóg ukaże, ale powiem wam, że Bóg kocha szczerych ludzi. Bóg kocha tych, którego serce jest szczere i wypowiada to, co myśli, nie ukrywa tego i nie udaje, bo wtedy co? Stajemy się faryzeuszami. Udajemy wtedy lepszych niż jesteśmy, a w sercu tak naprawdę gdzieś tam jest jakaś gorycz, ukrywana żal do Boga, że dlaczego? Przecież Bóg obiecał, że będzie błogosławił, a nie błogosławił. Może dlatego, że gdzieś tam zgubili po drodze to, co dla Boga jest ważniejsze. W innym miejscu czytamy, Bóg mówi do swojego ludu: miłosierdzia chcę, a nie ofiary.
A więc jeśli traktujemy nasze dobre uczynki, wypełnione, wykonywane zgodnie z Bożym zakonem, jeśli traktujemy to jako ofiarę, którą składamy Bogu i oczekujemy za to w zamian błogosławieństwa, to coś tam gdzieś nam umknęło. Dalej jesteśmy w Starym Przymierzu, dalej funkcjonujemy według tego, co stare. Ale to nie będzie działać. W Izraelu działało, bo Bóg z nimi zawarł taką umowę, nie wymagał od nich niczego więcej, aby tylko czynili. Natomiast w Nowym Przymierzu Bóg wymaga nie tylko, żebyśmy czynili, ale też, żeby za tym szło nasze serce. A więc jeśli wrzucasz pieniążki na ofiarę, na kolektę, to żeby to było z serca. Jeśli pomagasz bratu, siostrze, podwozisz, czy tam coś naprawiasz, żeby to było z serca, a nie na zasadzie, o nie, znowu, bo muszę. Zrobił? Zrobił. Ale z jaką postawą serca? Dał? Dał. Wszyscy powinni być zadowoleni. W kasie zboru jest więcej pieniędzy, bo ten brał, tamta dała, siostra i tak dalej. Ale czy to było dane z serca? I o tym cały czas w Ewangeliach słyszymy. Pan Jezus ciągle nas do tego wzywa. Wszystkie aspekty naszego życia można sprawdzić i przetestować pod tym kątem. Jeśli oczekujemy Bożego błogosławieństwa, które nam obiecał, czy to, co robimy, wypływa z naszego serca? Dotyczyć to może relacji z ludźmi, w rodzinie. Czy naprawdę jestem mężem tak, jak Bóg chce, żebym był? Czy jestem mężem według zakonu? A więc tak, do męża należy to, żeby przyniósł pieniądze do domu, naprawił to czy tamto, nie wiem, jeszcze tam pewne rzeczy zrobił i robię to, jest w porządku. Żona powinna mnie kochać. Wygląda na to, że jest coś więcej potrzebne. No to dokładnie tak, jak mówiłem niedawno o tym, że relacja małżeńska to jest jakby wskazanie na relację Boga z człowiekiem. Izrael wypełniał Bożą wolę, znaczy wypełniał, powinien wypełniać Bożą wolę i przymierze zawarte z Bogiem dokładnie tak, jak było napisane. Raz to robili, raz nie. Częściej nie robili niż robili. Widzimy, jak bardzo trudno jest wypełnić zakon. Jest to niemożliwe. Niemożliwe jest wypełnić wszystko to, co Bóg zawarł w przymierzu ze swoim ludem. Dlatego potrzebna jest łaska, dlatego potrzebne jest przebaczenie, dlatego potrzebne jest skruszone serce, dlatego potrzebny jest ktoś, kto to wszystko wypełni za nas. Ktoś, kto zrobi to, czego my nie potrafiliśmy zrobić i nigdy nie zrobimy. Ktoś, kto wykona wszystkie te zalecenia, które my próbujemy wykonywać, a nam nie wychodzi. I wtedy, kiedy to zrozumiemy, kiedy przyjmiemy Pana Jezusa jako tego, który za nas wypełnił te żądania zakonu, zaczynamy rozumieć, że Boże błogosławieństwo przychodzi wtedy, kiedy jest przede wszystkim postawa serca właściwa. Nie wykonanie według litery czegoś, bo to i tak nigdy nie będzie doskonałe. Wiecie, jak powierza się dziecku na przykład pomalowanie jakiejś tam ściany. Ja od niedawno wnuka wziąłem i pomagał mi tynkować. Wiecie, no, nawet filmik zrobiłem, rozesłałem po rodzinie. No, dla niego to była zabawa, pryskało na wszystkie strony i tak dalej. Ale przecież nie będę mu wytykał. Nie będę mu wytykał błędów, to, że tu nie tak, tam to nie tak, bo on to robił pierwszy raz. Dopiero się uczył, bardziej się bawił, niż coś tam z tego wychodziło. Ale byłem szczęśliwy. I on też. Dlaczego? Bo gdybym mu zaczął wypominać jego błędy i niedociągnięcia, to źle, a tu jeszcze, no tu wszystko, ale 95% ok, ale 5% dramat. Nie byłby szczęśliwy. I więc zobaczcie, Bóg widzi nasze błędy, widzi nasze niedociągnięcia, widzi nasze słabości. Nie wypomina nam tego. Nie mówi, nie punktuje nas, nie mówi, słuchaj, to fajnie zrobiłeś, ale tu źle, ale tu i tam źle i to wszystko w ogóle jest. Bóg tak nie postępuje, a my czasem tak. To jest właśnie miłosierdzie, że nie ocenia nas na podstawie tego, jacy jesteśmy, ale na podstawie tego, jakie jest nasze serce, na podstawie tego, co tam jest. I ja wnuka oceniłem
na plus. Dlaczego? Bo widziałem jego zaangażowanie, widziałem jego serce, jakie wkładał w tą pracę, jak się cieszył z tego. Dla niego to było coś pięknego i ważnego i wartościowego. I ja to doceniłem. Dlatego on był szczęśliwy i ja byłem szczęśliwy. A to, co zrobił nie tak, poprawiłem, on nawet od tego nie zauważał. A więc zobaczcie, jak bardzo ważne jest to, żeby mieć świadomość tego, że błogosławieństwo przychodzi za tym, co mamy w sercu. A my często chcemy wypełniać zakon i oczekiwać, że Bóg zadziała. Czyli widzimy, są dwa obszary błogosławieństwa: materialny i duchowy. W tym materialnym może się dziać dużo, a może się nic nie dziać. To wszystko ma cel. Ale ważniejszy jest obszar duchowy, to, co jest w sercu. I błogosławieństwo Boże, które przychodzi i obejmuje nasze serce, jest czymś cudownym. I człowiek, który doświadcza Bożego błogosławieństwa w obszarze duchowym, w sercu, jego wiara rośnie, pojawia się pokój, radość, wdzięczność. Może się nic nie zmienić dookoła w jego życiu. Może nadal być problem w pracy, może nadal być mieć stary samochód, który się ciągle psuje, albo nie mieć go wcale. Może ledwo wiązać koniec z końcem, ciągle brakuje pieniędzy. Ale już nie będzie płakał i biadolił, bo będzie się radował swoim Panem. Tak jak ci z Hebrajczyków, którzy doświadczali prześladowań, a jednak oddali swoje życie Panu i nie mieli pretensji. I to jest to, czego Bóg chce nas nauczyć. Ten drugi obszar błogosławieństwa jest zdecydowanie ważniejszy, ma większą wartość i zmienia nasze życie, przygotowuje nas do wieczności. Jeszcze też jest taki obszar błogosławieństwa, czyli ktoś kogoś błogosławi. Czytamy w Starym Testamencie szczególnie dużo jest takich historii, gdzie ojciec, patriarcha rodu umiera, błogosławi swoich synów czy wnuki i tak dalej. Tutaj to jest troszkę coś innego niż to, o czym mówię, ponieważ tutaj błogosławieństwo powiązane było nie tyle z tym, który był błogosławiony, ale z tym, który błogosławił. To błogosławieństwo się działo i realizowało się nie ze względu na to, że ten, który był błogosławiony, był taki dobry i żył porządnie, po prostu dlatego, że ten, który błogosławi, który udzielił błogosławieństwa, wypowiedział pewne słowa i Bóg się do tego przyznawał, bo Bóg był z nim. Dla niego Bóg był wszystkim i Boga to cieszyło, że to jest człowiek, który wie, co robi, wie, co mówi, nie rzuca słów na wiatr, nie gada głupot. Jeśli błogosławił swoich synów, to robił to w sposób taki Boży, z Bożym namaszczeniem, z uwzględnieniem cały czas, że to Bóg decyduje i prowadzi życie tego człowieka. A więc widzimy też, że to błogosławieństwo nie tyle działa ze względu na tego, który jest pobłogosławiony, albo że ktoś tam jakieś słowa wypowiedział, bo słowa to tylko słowa, tylko ze względu na serce tego, który błogosławi, na jego więź z Bogiem. A więc widzimy tą zapowiedź, jak ważne jest serce. To wtedy było widoczne. Właśnie to, że czy to Izaak, czy jeszcze inni, kiedy błogosławili, ich serce było związane z Bogiem i Bóg się do tego przyznawał. Otwórzmy Jeremiasza, 15 rozdział. Dziewiętnasty wiersz. To jest moment kryzysu w służbie Jeremiasza, kiedy przez długi czas głosił Izraelowi i ostrzegał przed Bożym gniewem, wzywał do upamiętania, nie dawało to nic, nie przynosiło żadnych owoców. A wręcz przeciwnie, efekt był taki, że Jeremiasz zaczął być prześladowany, wyśmiewany i lekceważony po prostu. I miał kryzys, po prostu już miał dość. Nie potrafił znaleźć w sobie siły do tego, żeby iść i dalej robić to, do czego go Bóg powołał. I tutaj może nie będę czytał, ale od 15, wers 15-15 czytamy właśnie, jak Jeremiasz żali się na swój los. Tak jakby chce jakby zrezygnować. Widać w nim taką rezygnację, że się poddał, już ma dość. Ale Bóg mówi do niego w 19 wersecie takie słowa. Dlatego tak mówi Pan. Właśnie
dlatego, że Jeremiasz tak narzeka i tak cierpi, to dlatego Bóg wypowiada do niego takie słowa. Jeżeli zawrócisz i ja zwrócę się do ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite. Będziesz moimi ustami, choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Człowiek, który utracił wiarę, jakby może nie utracił wiarę, ale zaczynał tą wiarę tracić w to, że Bóg jest z nim, że Bóg będzie mu błogosławił, nie widział tego błogosławieństwa, wręcz przeciwnie. Widzimy tutaj, że w takich sytuacjach nie jest to niczym złym, że mamy takie myśli, mamy takie zwątpienia, mamy takie zniechęcenie. Bóg to wie. Jeremiasz, Boży człowiek, który, wyobrażacie sobie, prawie na co dzień słyszeć Boży głos, prowadzenie Ducha Świętego, każdy marzy o czymś takim. Wydaje nam się, że wtedy bylibyśmy przeszczęśliwi, bylibyśmy tytanami wiary. Gdybyśmy tylko byli w takim miejscu, że słyszymy Boży głos, Bóg do nas mówi, a my jesteśmy Jego narzędziem, idziemy, ogłaszamy tam komuś to czy tamto. Wielu młodych ludzi, chrześcijan, którzy chcą Bogu służyć, kiedy natknie się na księgi Jeremiasza, czy Izajasza, czy Ezechiela, tak gdzieś w głębi serca, och, jak ja bym chciał być takim Bożym mężem, który tak stanie i tak zagrzmi i powie, no, plemię żmijowe obłudnicy, nie? Taki najbardziej prosty schemat tego, co byśmy chcieli czasami. Wtedy byśmy byli tacy, no, wyróżnieni. Wszyscy by patrzeli, o, jaki to Boży człowiek. No to proszę, mamy takiego, który tak żył. No i co? Czy było mu to takie miłe i tak cudownie się w tym czuł? No nie, bo nie przynosił owoców. Wiele rzeczy robimy i oczekujemy owoców. Oczekujemy, żeby to coś dało. Głosimy Ewangelię. Oczekujemy, żeby ten ktoś uwierzył. Czasami robimy to latami i nie dociera. Boli. Wiemy, że boli. Widzimy tych, którzy są nam bliscy, na których zbawieniu nam zależy, którzy są wrogami czasem Ewangelii. No i Jeremiasz, to była jego codzienność. A więc i w jego życiu pojawiło się zwątpienie i zniechęcenie. Dlatego Bóg mu powiedział dość takie mocne słowa, ale też i obietnicę piękną. Jeśli zawrócisz, ja zwrócę się do ciebie. W innych przekładach jest, jeśli się nawrócisz. No to jest to samo, czyli wygląda na to, że Jeremiasz szedł w złym kierunku. Szedł w złą stronę. Jego myśli szły w kierunku biadolenia, narzekania, zniechęcenia, rezygnacji. Bo nie ma owoców, bo nic się dobrego nie dzieje, bo tylko spotyka mnie nieszczęście, ból i cierpienie. No więc potrzebował nawrócenia, potrzebował zawrócić z tej drogi, na którą wszedł. Szedł w złym kierunku, a przecież odczuwał Bożą obecność, Bóg do niego mówił. Więc zobaczcie, serce człowieka jednak tęskni za spokojem, za owocami, tęskni za takim dobrym życiem. Nawet można, będąc prorokiem, tęsknić za takim życiem, bo można mieć już dość zniechęcenia, prześladowań, wyśmiewania, drwin, braku owoców. Ale Bóg mówi, bo chce go nauczyć tego, o czym tu dzisiaj mówię też. Serce, żeby serce poszło za Panem. Zawróć, to ja wtedy zwrócę się do ciebie. Czy Boga nie było przy nim? Był. Ale tu chodziło o Jeremiasza, o jego serce, o jego wiarę. Aby się nie załamywał, aby się nie zniechęcał. I będziesz stać, mógł stać przed moim obliczem, ale kiedy? Gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite. Wtedy będziesz moimi ustami. Przecież do tej pory był Bożymi ustami, przecież Bóg do niego mówił, ale Bóg chce w pełni jego serca. Owszem, Jeremiasz poszedł za Bożym wezwaniem, poleciał chętnie, ale chyba na tej zasadzie, jak mówiłem, często ci młodzi chrześcijanie, którzy myślą, że służba Boża to są takie, no, stanę i będę grzmiał, a wszyscy będą słuchać i
i będą mi dziękować, że Bóg przeze mnie mówi i zmienia moje życie i tak dalej. Okazuje się, że to nie zawsze tak jest. I wtedy przychodzi zwątpienie i zniechęcenie. A więc wydaje się, że jeśli oczekujemy Bożego błogosławieństwa w obszarze tylko takim widocznym dla innych i takim no, karmiącym nasze ego, naszą pychę, a więc zobaczcie, będę mógł się pochwalić, patrzcie, Bóg mi błogosławi, bo mam to, kupiłem dom, drugi, potem jeszcze trzeci, ma cztery samochody i coraz lepsze zmieniam co 2 lata na nowe i tak, widzicie, Bóg mi błogosławi. Jeremiasz w pewnym sensie tak chyba jakby z taką postawą może wystartował. I dlatego przyszedł kryzys, dlatego przyszło zniechęcenie, bo nie było nawróceń, nie było pokuty w Izraelu, nie słuchali, nie było tych owoców, na które czekał Jeremiasz. Ale Bóg chce, żeby być przy nim, bez względu na to, co się dzieje. I dlatego Bóg uczy Jeremiasza. Zobacz, w twoim sercu jest to, co pospolite. Co to było to pospolite? No właśnie to takie pragnienie uznania. To jest ludzkie. Każdy z nas chce być akceptowany przez innych. Każdy chce, żeby słuchający zgodzili się z nami, powiedzieli, wiesz co, masz rację, mądre rzeczy mówisz. Każdy chce, żeby skutkowało to nawróceniami. Każdy z nas tego chce, to jest ludzkie. Nie ma w tym nic złego. Ale to nie o to Bogu chodzi. Nie takie mają być nasze motywacje. To Bóg daje nawrócenie, to Bóg daje owoce, to Bóg prowadzi ludzi do pokuty, nie my. My mamy być ustami Boga. A bycie ustami Boga, tak jak czytamy w listach apostolskich, ręka wykonuje swoje zadanie, usta wykonują swoje zadanie, noga wykonuje swoje, ucho i tak dalej. Nie wnika się, co robi drugi organ, robi się swoje. A więc tutaj Bóg chce nauczyć Jeremiasza, że owszem, moje błogosławieństwo jest przy tobie, ale ono jest inne niż tobie się wydaje, bo moja obecność jest dla ciebie błogosławieństwem, moje prowadzenie. Tylko ty musisz się nauczyć tym cieszyć, musisz się nauczyć czerpać z tego radość. To nie jest łatwe, to jest trudne, jak czytamy dalej Księgę Jeremiasza, przechodził jeszcze gorsze rzeczy. Ale po tym, co tu czytamy, nastąpił pewien przełom. Coś się w Jeremiaszu zmieniło. Potem znów miał jakiś tam kryzys, ale Bóg znów wyszedł naprzeciwko. I to jest piękne, żeby dać Bogu to, co cenne, a nie to, co pospolite. A więc, Panie, robię to dlatego, że Cię kocham, a nie dlatego, że oczekuję, że mi pobłogosławisz, będę miał więcej pieniędzy. Panie, dlatego daję, na przykład wspieram jakąś misję czy służbę w kościele finansowo, bo kocham Twój lud, kocham tych, którzy giną na świecie. Z miłości do nich daję te pieniądze i wspieram, a nie dlatego, że licząc, że daję, bo wtedy oczekuję, że Ty mi odpłacisz i będę miał jeszcze więcej. A to jest częsta, bardzo częsta motywacja ludzi, którzy dają pieniądze. Oni nawet nie chcą o tym słyszeć. Jakby się im powiedziało, czy ty na pewno dajesz ze szczerego serca, to się oburzą. Powiedzą absolutnie, jak najbardziej. Ale jak się porozmawia, to często gdzieś tam widzimy tą pospolitość w tych intencjach. A więc dziwić się potem, że coś się nie tak układa. Poza tym, słuchajcie, przecież Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest uczciwy, Bóg nie kłamie. Więc jeśli ktoś dawałby pieniądze i jego serce byłoby czyste, to miałby Boże błogosławieństwo, bo Bóg tak obiecał. Skoro tego błogosławieństwa nie było, to znaczy, że coś tam było nie tak w tym sercu. To nie Bóg jest winien, tylko my, że mamy swoje jakieś tam plany, interesy i tak dalej. Bo chcemy się pokazać, jacy to jesteśmy wielcy Boży słudzy. Może to dotyczyć rzeczy materialnych, może to dotyczyć służby. To są rzeczy pospolite. Bóg tego nie chce. Bóg nie chce takich motywacji, takich intencji. Jak bardzo często chrześcijanie chcą udowodnić innym dookoła, że Bóg jest po mojej stronie. Ich życie często jest zaprzeczeniem tego Bożej obecności, ale oni robią tak wiele rzeczy, poświęcają się, są aktywni w tym, w tamtym,
chociaż inne obszary życia leżą odłogiem, nietknięte, ale oni chcą, żeby inni zobaczyli. Zobaczcie, Bóg jest po mojej stronie. To jest to pospolite. Bóg się do tego nie przyzna. Otwórzmy Ewangelię Jana, 20 rozdział. I 29 werset. Historia, kiedy Pan Jezus ukazuje się Tomaszowi, który powiedział: nie uwierzę, dopóki nie włożę, nie dotknę jego ran. Pan Jezus stanął między nimi, pozwolił, pokazał mu: zobacz, dotknij moich ran, włóż palec, zobacz, że to ja. I potem Pan Jezus powiedział, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A więc zobaczcie, to jest, wydaje mi się, być, ten werset być kwintesencją tego, o co tu chodzi w ogóle w tym kazaniu. Żeby być błogosławionym mimo tego, że się nie widzi pewnych rzeczy. Że się nie ma tego wszystkiego, o czym tu co chwilę mówię, czyli tego materialnego jakby świadectwa Bożej obecności w naszym życiu, jak to niektórzy sobie wyobrażają, a jednak mieć świadomość tego, że się jest błogosławionym. Jeśli stanę przy jakimś bracie, który... No, miałem okazję poznać takich braci, gdzie naprawdę ich majątek, firmy, to, co mają, samochód, jakim przyjechali, no coś pięknego i chwała Bogu, że tak mają, że Bóg im błogosławi w ten sposób. Ale powiem wam, dziękuję Bogu, że stojąc z nimi, rozmawiając z nimi, nie czułem się w najmniejszym stopniu jakiś gorszy, malutki przy nich. Czułem Boże błogosławieństwo i wiedziałem, że Pan też jest ze mną. Pan jest z nim i jest ze mną. Głupotą jest i naiwnością i wielką tragedią u chrześcijan, jeśli porównujemy się i mówimy: jemu Pan błogosławi, a mi nie. Nie, ja też wiem, że Pan mi błogosławi. I tutaj w tych słowach Pana Jezusa znajduje swoje miejsce, że nie widziałem, czy nie widzę tego bogactwa wokół siebie, ale wiem, że jestem błogosławiony. Doświadczam tego błogosławieństwa. W psalmach znajdujemy takie słowa, że jakby psalmista porównuje swoje życie do życia grzeszników, bezbożników, a więc ludzi wierzących, ale obłudnych, nieszczerych. Że oto mają wszystko i im się udaje, i bogactwo ich rośnie, i mimo to, że nie są na Bożych drogach. I trochę taka przebija tam taka gorycz, jakiś żal. Dlaczego? A ja się tu trzymam Twoich dróg, Panie, i same problemy. To jest jeszcze etap, który ten psalm napisał, był na etapie właśnie tego, że jeszcze nie rozumiał, co to znaczy Boże błogosławieństwo. Za to, co jest w sercu, z powodu tego, ile Chrystusa jest z nas, bym powiedział. Bo to przychodzi wtedy, kiedy to Boże błogosławieństwo, kiedy zbliżamy się do naszego Pana, kiedy nasza wiara rośnie, Boża obecność jest w naszym życiu. A więc Bóg jest po naszej stronie. I wtedy, stojąc wobec kogokolwiek, kto jest gdzieś tam wyżej w znaczeniu w tym świecie, stojąc wobec ludzi bogatych niesamowicie, nie czujemy się w żaden sposób gorsi. Nie mamy kompleksów, nie mamy żalu jakiegoś takiego do życia, jak to się, no właśnie, tak się mówi, mam żal do życia. Tak naprawdę to do Boga. Co to znaczy żal do życia? Ludzie tak mówią, bo nie chcą powiedzieć wprost, że mają żal do Boga, że w ich życiu coś tam się nie ułożyło tak, jakby chcieli, bo porównujemy się z innymi. Bóg chce nas nauczyć takiej postawy, żebyśmy mogli stanąć ramię w ramię z bratem, siostrą, którego życie jest niewspółmiernie bogatsze od naszego w sensie tutaj ziemskim i nie mieć z tego tytułu żadnych kompleksów, żadnej goryczy, żadnego poczucia, że jestem gorszy. Bóg chce nas tego nauczyć. I to jest błogosławieństwo, o którym w Ewangelii Mateusza czytamy. Postawa serca i wdzięczność do Boga za to, że Pan nas prowadzi, uczy i kształtuje. I ostatni werset
Jakub 1:25, czy list Jakuba, 1:25. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Widzimy tutaj zależność? Wszystkie błogosławieństwa z czegoś wynikają. Wynikają z naszej postawy, z postawy naszego serca. Z tego, co wybieramy, czy pospolite, czy rzeczy wartościowe, cenne. I czy patrzymy, co się podoba Bogu. Czy bardziej nam zależy, żeby się podobać ludziom, czy Bogu. Wtedy przychodzi błogosławieństwo i tu czytamy, ten, kto wykonuje Boże Słowo, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Tutaj mamy z tym często problem, wykonanie. Wiedzę mamy wielką, głowy nabite kazaniami, książkami, sami czytamy Boże Słowo, wiemy. Mamy problem, jak wykonać to, co wiemy. No ale właśnie tu jest zachęta, wykonuj. Uda się, nie uda się, może się częściej nie uda, niż się uda, ale będziemy się uczyć, tak jak dziecko, które uczy się chodzić. Już taki banalny przykład. Wiele przykładów można użyć. Uczymy się jazdy na rowerze, na łyżwach, na nartach, samochodem i tak dalej. I wiadomo, że na początku jest źle. Trzeba się uczyć wszystkiego, ale się w końcu uczymy. I tu jest zachęta do tego, żeby owszem, wejrzeć w ten doskonały zakon wolności, widzieć to, czego Bóg od nas oczekuje, jak chce nas widzieć w naszym życiu, ale nie zapominać o tym, nie machnąć ręką i powiedzieć, ja się nie nadaję, nie zrezygnować i powiedzieć, Panie, nie radzę sobie, więc odchodzę i gdzieś tam siądę w ostatniej ławce w kościele. To nie jest do was, którzy siedzicie w ostatniej ławce, jakaś aluzja. I że po prostu o tak sobie dotoczę się jakoś do tego Królestwa Bożego. Tu chodzi o to, żeby w wierze i w ufności podnosić się i posłusznie iść za Bogiem. Bo tak naprawdę, żeby było błogosławieństwo w naszym życiu, potrzebujemy posłuszeństwa. Posłuszeństwa Bożemu Słowu, posłuszeństwa temu, czego Bóg nas oczekuje. To jest trudne, ale nie jesteśmy sami. Czy ktoś z nas ze swojej natury, ze swojego starego człowieka, z tego, co gdzieś tam jest głęboko w sercu, jest w stanie być miłosiernym, wybaczyć, nie nosić w sercu żalu i pretensji, bo ktoś nas krzywdził? Nie odpłacać złem za zło? Czy ktoś jest w stanie podać wrogom pomocną dłoń, kiedy tej pomocy potrzebują? Nie. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To wszystko czyni w nas Chrystus. I jeśli Pan Jezus uczynił w nas już tak wiele, wyrwał nas z tego świata, pozmieniał nasze życie i myślenie, dał nam poznanie swojego słowa, otoczył nas Kościołem, braćmi, siostrami, to przecież wiadomo, że jeśli dotąd doszliśmy, dotąd nas doprowadził, będzie prowadził dalej. Może dzisiaj, w tym dniu, w tej chwili czujemy się podle, może nie czujemy Bożego błogosławieństwa, Bożej obecności, może ciągle modlimy się o coś, co nadal się nie dzieje i nadal płaczemy z tego powodu i mamy w sercu taki ból, że nadal nic się nie zmienia w jakichś sprawach. Ale przecież popatrzmy, jak wiele Bóg zmienił. Jak wiele Bóg zmienił już w naszym życiu. Skąd wyszliśmy, z jakiego miejsca, gdzie teraz jesteśmy? Jakie jest nasze myślenie, jaki jest nasz język? Jakie jest nasze otoczenie, w jakim żyjemy, a w jakim byliśmy kiedyś? A więc zobaczcie, Bóg już tyle zmienił, a więc będzie dalej zmieniał. Człowiek ma tą wadę, że czasami ocenia swoją przyszłość na podstawie tego, co jest teraz. Oceniajmy swoją przyszłość na podstawie Bożego Słowa i Bożych obietnic, a nie na podstawie tego, co jest teraz. A my mamy takie tendencje, skoro teraz jest mi źle, to za rok i za 10, za 20 lat będzie tak samo źle. Na jakiej podstawie? Skoro nie jesteśmy tacy jak rok temu, czy nie jesteśmy tacy jak 10 lat temu, czy 20, czy 30 lat temu? No chyba, że jesteśmy.
No to jest całkiem temat na inne kazanie. Ale mam nadzieję, że widzimy to, co Bóg w nas zmienił. Więc na tej podstawie choćby na podstawie naszej przeszłości i zmian, które się dokonały dzięki łasce Pana Jezusa, patrzmy w przyszłość i nie zatrzymujmy się na tym, co jest dzisiaj, ale patrzmy na to, co będzie, bo tak Pan obiecał, że będzie z nami i Jego błogosławieństwo jest z nami. Amen.